Dudek, ja muszę z tobą porozmawiać. Wygłupiałeś już, jest do... Poprzedstawię, nie. Teraz myśl mi ucieknie. Ale przecież są ludzie, no po przedstawieniu zapowiem następny numer, no. No to, słuchaj, to możemy to pogadać jako sketch. Jak to jako sketch? No, będziemy ze sobą rozmawiać, a to będzie dla państwa, dla publiczności. Taki proszę, sketch. Ale, zaraz, o czym mamy rozmawiać? O zupie. Nie, jak nie wygłupia się, jakiej zupie. Weź sobie słowo zupa. No i zamiast Z wstaw D. No i co ci wyjdzie? No wiem, co mi wyjdzie i co z tego? No to z tego, że ja uważam, że w kabarecie powinien być taki numer, wiesz. Kawa takiej młodej, ładnej, rajcownej. Dziękuję ci bardzo. To nie podoba ci się? Nie podoba mi się, podobać, to nie przejdzie. Jak to nie przejdzie? No nie przejdzie. Gdzie nie przejdzie? Chociażby w telewizji, no. A dlaczego ma nie przejść w telewizji? Nie. No nie zgodzi się ten, no wiesz co, te a wszystkie... A kto się nie zgodzi? No ten, co wszystkie teksty tam zatwierdza, nie pamiętam nazwiska, nie przejdzie. Jak to, no ty nie załatwisz? Nie, to tego jak nie to? Ty nie załatwisz? Dobra, no. Powiedzmy, że ja jestem ten, którego ty nazwiska nie pamiętasz, a ty jesteś ty i przychodzisz do niego. No. Jako kto przychodzi? Ty jako ty przychodzisz do mnie, a ja jestem jako ten, którego ty nazwiska nie pamiętasz. Dobrze. Dzień dobry. A, dzień dobry, witam panie Dmochowski. Że oni tak przekręcają te nazwiska. Słucham, dobrze. Proszę pana. Dyrektora. Ale proszę pana dyrektora, chciałem się po prostu poradzić, zapytać, tak. Czy wie pan, taki numer w kabarecie byłby na miejscu? No jaki? Chodzi po prostu o gołą zupę. Zupę. Aha! Rozumiem, co macie na myśli. Ząb zupa dom, no tak? Świetnie. Uważam, że oczywiście róbcie, no powinien być taki numer w kabarecie. No, tak. Robić coś pieprznego, prawda, w kabarecie. No róbcie, oczywiście. Ja nie mam nic przeciwko temu. I co, już załatwiłem? Co? Już załatwiłem wszystko? No to ja ci coś powiem. Ja bym był o wiele spokojniejszy, gdybym to ja był tym dyrektorem, a ty przyjdź do mnie jako ja, dobrze? No, przychodź. No, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Nie wiem, czy pan sobie mnie przypomina. Jak to? Pan Dziewoński, bardzo mi miło. Pomyl mnie z kimś. Pocaluj się, mój się nie myli. Słucham pana. Więc, panie dyrektorze... Nie jestem dyrektorem, jestem zwykłym, szeregowym pracownikiem. Słucham. Więc, proszę pana, chodzi o to, że wie pan, chcieliśmy u nas w kabarecie taki numer zrobić. Jaki? No wie pan, konkretnie chodzi o taką młodą, ładną, prawda, brawo, głową, rajcową. Dupą. Z ust mi pan wyjął. No wie pan, no po prostu młoda, ładna, no tak. Seks. Oczywiście aluzja, że ogólnie wielka goladę. Nie, po prostu no, goladę na scenie, no. Nie, przyjemnie no, popatrzeć. Owszem, przyjemnie popatrzeć, ale przecież do was przychodzą ludzie, publiczność, to co oni sobie pomyślą? Co oni sobie pomyślą? Co oni sobie mogą pomyśleć? No, przychodzą, prawda? Przychodzą. Słuchają tego, co my mówimy, prawda? Śmieją się. A co prawda? Wy takiego mówicie, że oni tak przychodzą i się śmieją? Nie. My nic takiego nie mówimy. No właśnie. Wy nic takiego nie mówicie, a oni nic nie wiedzą, przychodzą i się śmieją. I my ich uświadamiać nie będziemy, od tego są broszury lekarskie. Nie, no tutaj nie wykręcaj kota ogonem. Bo... Tacy faceci tak rozmawiają, no kombinuj dalej. No. Więc panie proszę pana, więc chodzi o to, że przecież nie będziemy mówić, prawda? Nie musimy tak dosłownie, prawda? Pomówić, prawda? Możemy to tak z przymrużeniem oka, no, z takimi omówieniami, przecież zamiast, prawda, D można Z, prawda? Będzie łagodnie. Zupa wychodzi, rosół? Rosół. Szczawiowa. No, ale wie pan, to jednak jest dość blisko jedno drugiego. Proszę pana,
Chwileczkę, pan powiedział, że wy zmieniacie ewentualnie D na Z. Czy pan ma w sobie olóweczek i kawałek papieru może? Wy pan łaskaw może napisać to słowo, te cztery litery, dobrze? Proszę. Niech pan napisze, wyraźnie. Tak, tak. I teraz tak, niech pan zmieni D na R. U niech pan zmieni na O. O. P niech pan zmieni na W. A W. A niech pan zmieni na E. E. I niech pan sobie jeszcze dopisze, że pan był zupełnie usatysfakcjonowany, R na końcu. R. Rower wychodzi. No właśnie. Po co mam takie drażliwe, czteroliterowe wyrazy? Macie rower. No dobrze, no co ja z tym rowerem mogę zrobić? A proszę pana, to już nie moja sprawa. To wy jesteście artyści. Proszę pana, ostro, śmiało, satyrycznie. Proszę pana, że łańcuch spada, że błotnik się klekocie, my wam dajemy wolną rękę, a jakby co na przyszłość, zawsze chętnie, zawsze do was. Dziękuję panu. No i co? No i dupa. No i bardzo dobrze.